Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam dwa pytania do pana premiera. Po pierwsze, pan premier w swoim exposé przywołał pewne statystyki. Mówił o, chwalił się 15-procentowym wzrostem PKB w czasie jego rządów. Myślę, że tą statystykę należałoby uzupełnić o wzrost deficytu budżetowego w tym czasie, o wzrost zadłużenia państwa w tym czasie, abyśmy mieli pełny obraz. Dlaczego, skoro było tak dobrze, to jest tak źle? Dlaczego, skoro był wzrost gospodarczy, którego nie było przeciętnie w Europie, to państwo nasze tak bardzo się zadłużało? A druga sprawa, pan premier nie wspomniał w ogóle o służbie zdrowia, mówiąc, że o pewnych dziedzinach nie będzie wspominał, ponieważ będzie kontynuacja. W związku z tym przypominam słowa z exposé premiera Tuska sprzed 4 lat. Mówił wówczas, że w trybie pilnym dokona zmian, wówczas mówił o podziale NFZ-u. Chciałbym zatem zapytać, minęły 4 lata, panie premierze, co dalej z Narodowym Funduszem Zdrowia? Dziękuję bardzo.